Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na prosty i pyszny gulasz z serc drobiowych. Ten gulasz znacie już z pierwszego odcinka z serii Meal Prep. Zniknął w trakcie jednego posiedzenia, więc naprawdę myślę, że z przekonaniem mogę polecić. Można go ugotować z wyprzedzeniem, a następnego dnia tylko podgrzać lub ugotować świeżo i zaraz po ugotowaniu podawać, bo robi się go rzeczywiście bardzo szybko i myślę, że 40-50 minut spokojnie powinno wystarczyć. To co, ja już nie przedłużam, tylko serdecznie zapraszam, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Zaczynam oczywiście od doprawienia mięsa. Bohaterem przepisu są serca drobiowe, 800 gramów i ja moje serca doprawiłam już wcześniej. Tutaj szybko taką przebitkę zrobię. Serca drobiowe są już opłukane i z grubsza osuszone i teraz odkrawam tylko takie nieładne żyłki, niezbyt apetyczne kawałki. Jeśli jest jakiś ładny kawałek tłuszczu, to zostawiam. On nam nie przeszkadza, więc ja akurat w ten sposób to robię. No i tu serducha już przygotowane, teraz trzeba je doprawić. Będzie to bardzo prosta marynata, sucha marynata, czyli po prostu mieszanka przypraw. Sól, czarny, świeżo mielony pieprz, koniecznie świeżo mielony, bo to będzie ten piękny aromat. Do tego kumin, czyli kmin rzymski, jakieś 3/4 łyżeczki daję. Łyżeczka majeranku, 3/4 łyżeczki suszonego czosnku i wszystko starannie mieszam, osnuwając mięso w przyprawach. No i pachnie to obłędnie. Przekładam to teraz do szklanego pojemnika z pokrywką, przykrywam i wstawiam do lodówki, by przegryzło się i przeszło smakiem przypraw. I tu już widzicie takie mięso doprawione, za chwileczkę będę z niego korzystać i będę potrzebowała także jedną średniej wielkości cebulę. Obieram, przekrawam na pół, a następnie kroję w kostkę, coś takiego, oraz jedną paczuszkę dyni, również pokrojonej w kostkę, to jest sam miąższ, 250 gramów. Ja w sezonie kroję dynię i zamrażam, dzięki temu teraz wystarczy tylko wyjąć zamrażarki i można wykorzystać do gotowania. Oraz pomidory, mniej więcej 400 ml, z domowych przetworów lub z puszki i mleko kokosowe, mniej więcej pół puszki, to jest część, która pozostała mi z poprzedniego gotowania. No dobra, wszystkie składniki gotowe, więc zaczynamy. Rozgrzewam garnek z niewielką ilością masła klarowanego. Na gorące wkładam serca i co jakiś czas mieszając podgrzewam na ostrym ogniu, żeby mięso ścięło się z wierzchu. Pachnie bardzo przyjemnie. Po 2-3 minutkach dodaję cebulę, ponownie mieszam i również na ostrym ogniu podgrzewam, aż cebula zeszkli się i delikatnie zmięknie. Dobra, po tym czasie zawartość garnka wygląda tak, pachnie jeszcze apetyczniej. Czas na dynię, dokładam zatem dynię. Ona jeszcze jest zamrożona, nie rozmrażałam jej, więc ją tylko tak rozdzielam na pojedyncze kostki. Z grubsza mieszam, podlewam niewielką ilością wody, ja daję jakieś 50 ml, po czym przykrywam i duszę pod przykryciem, żeby dynia zmiękła, a mięso ładnie doszło. I po 20 minutach sytuacja w garnku wygląda tak. Dynia już jest mięciutka. Rozgniatam ją teraz, rozcierając na taką miazgę, żeby stała się bardziej sosem niż dynią. Po czym dokładam pomidory oraz mleko kokosowe. Mieszam i doprawiam. U mnie sól, to jeszcze nie było solone, poza tym, co dodawałam do mięsa, oraz kumin, czyli mielony kmin rzymski, mniej więcej jedna łyżeczka. I mieszam, po czym sprawdzam smak i oceniam, czy mogę sobie tu pozwolić na chili, bo mam ochotę na ostry smak i zdecydowanie chili będzie tutaj bardzo dobrym dodatkiem, więc doprawiam to jeszcze na ostro płatkami chili. Jeśli nie lubicie dań ostrych, można pominąć, ale naprawdę taki fajny, lekki kopniaczek będzie tutaj bardzo dobrze pasował. Mieszam, po czym gotuję to tym razem bez przykrycia przez kolejne 15-20 minut. Można też gotować przez 30 minut, jeśli macie więcej czasu, aż sos lekko odparuje, a danie będzie gotowe. Wszystkie smaki ładnie się ze sobą zaprzyjaźnią i będzie to bardzo apetyczny sosik. Ponieważ są tu pomidory, one lubią chlapać, to ja mówię, że gotuję to bez przykrycia, ale mam taką nakładkę na garnek, dzięki czemu pomidory mi nie wychlapią i nie pobrudzą kuchenki, a sos podczas gotowania będzie odparowywał, a przez to lekko gęstniał. Gdybym nie miała takiej nakładki, to myślę, że pod uchylonym przykryciem bym to gotowała. Dobrze, i u mnie minęło 20 minut. Gulasz wygląda tak, zobaczcie, sos ładnie zgęstniał, to pachnie to po prostu obłędnie. Teraz sprawdzam smak, jeśli trzeba, finalnie doprawiam do smaku. I ja na końcu lubię dodać jeszcze jakąś siekaną zieleninę, świetnie sprawdzi się natka pietruszki lub na przykład koperek. I u mnie dzisiaj koperek, ja mam mrożony, tak dość sporo go daję. Mieszam i danie gotowe. Proste, prawda? Zobaczcie, piękny, gęsty sosik, mięciutkie mięso i dobrze doprawiony sos z warzyw, zaciągnięty mlekiem kokosowym. Wszystko wspaniale ze sobą współgra i jest to naprawdę smakowite danie. Tutaj bez żadnych dodatków. Można podać z pieczywem obok lub z ulubionymi warzywami, na przykład na parze.
lub podać z kaszą jaglaną ugotowaną równolegle obok gulaszu lub ugotowaną z wyprzedzeniem i teraz tylko podgrzaną. Taki gulasz świetnie sprawdzi się także z wszelkimi innymi ulubionymi dodatkami, które lubicie do gulaszów, zatem pieczywo, ziemniaki, kasze, ryż. Na przykład ryż z kalafiora czy warzywa na parze świetnie się tutaj odnajdą. U mnie dzisiaj z kaszą jaglaną i podaję na gorąco. Obiad wyszedł przepyszny, smakował wszystkim, więc myślę, że z przekonaniem mogę polecić i mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Jeśli zechcecie to danie odtworzyć, to wszystko precyzyjnie rozpisane, krok po kroku, przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na blogu skutecznie.tv. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem, więc wystarczy tylko kliknąć. Serdecznie zapraszam. No a teraz dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Tradycyjnie przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, byśmy pozostali w kontakcie, bo tylko dzięki temu dzwoneczkowi nie przegapisz powiadomień o kolejnych przepisach, odcinkach i inspiracjach. Dziękuję, przepysznych gulaszów Wam życzę, takich odżywczych, kolorowych i smakowitych. No i co? Smacznego!